Konnichiwa, moi drodzy parafianie, witam was Great Coyote w nowej serii. Pozostajemy w klimatach japońskich Labyrinth of Zangetsu. Jest to nowa gra na PlayStation 4 w cenie 129,90, czyli takiej dosyć, można by powiedzieć, do zaakceptowania. Oglądacie gameplay oczywiście na PlayStation 5 i 4K HDR, mimo że gra jest tylko w PlayStation 4. Jest to klasyczny, stary dungeon, crawler i to jeszcze z widoku z pierwszej osoby, kiedy się tutaj poruszamy strzałkami, możemy też oczywiście gałką na kontrolerze, ale strzałki lewo, prawo, przód, tył. Co mamy? Mamy tylko start, mamy tylko dodatki, jeżeli żeście sobie coś kupili, typu postaci i ustawienia. Język może być japoński, a nie ma kwestii mówionych, więc no, musimy zrobić po angielsku. Generalnie muzyka jest to wszystko dosyć hold time, czyli ten jak tutaj nasz czas jest przy tym jak coś trzeba przytrzymać, to wtedy. Więc tu mam wszystko ustawione. Także ruszamy, zobaczymy ile ta seria potrwa, jaka jest długa ta gra, no być może zakończymy na jakimś tam elemencie. W dzisiejszym odcinku przejdziemy sobie po prostu tutorial, żeby wam pokazać czym to się je, czyli wstęp i mechanika. Jak zawsze, wybieramy sobie plik zapisu i robimy New Game. Musimy przytrzymać, to mi się podoba, Confer. Tak. What they call you, wpisujemy po prostu leader, czyli wiecie jaki może być tylko jeden Great Coyote. A nawet się nie, no to będzie Great Koyo. Tak po japońsku, bo się te nie mieści. Nie można już tego zmienić, czyli robimy confirm, tak? Grafika jest taka dosyć prosta, aczkolwiek jest klimatyczna, tak? Mamy tutaj oczywiście no, trening, który jest. Możemy sobie wybrać postać i możemy też sobie stworzyć. Tak samo można oczywiście sobie dokupić dodatkowe. Make your choice. Tak, możemy zrobić create, możemy wybrać conscript list, możemy tu sobie pozmieniać. Przy create to możemy sobie wybrać rasy, widzicie, czyli mamy. Może jedną postać to byśmy sobie zrobili jakiegoś takiego killera, co? Human, tak, normal human, on ma wszystko równy, jeżeli jest equally suited to the front and back lines, bo w ogóle tutaj jest 6 postaci, słuchajcie, a jest na dwie linie. Ja ten tutorial sobie przeszedłem tylko po to, żeby mi było łatwo i żebym no, był w stanie wam tutaj łatwiej po prostu przytoczyć te wszystkie, słuchajcie, zawiłości i podstawy tej gry, bo nie jest to tak proste, jakby się wydawało, tak? Czyli mamy statystyki, mamy 6, czyli mamy siłę, mamy zręczność, mamy zdrowie, inteligencję, SPI to i charyzma. SPI to nawet nie wiem, co to by było. Co to może być? Speed może, ale to by było SPL. No, no nieważne, czyli możemy być tak human. Na przykład dwarf, tak, ma zobaczcie, absolutnie petarda, jeżeli chodzi o siłę, nie? Suited to the van, warrior cleric, tak? Elf to jest o inteligencja przede wszystkim, tak? I na magię. Rear guard, cleric wizard, cave gram, tak? Oni to jest jakaś w ogóle nowa rasa, bo to jest, słuchajcie, po japońsku, tak? Bo to zahacza ta gra o mitologię japońską. I żyją pod ziemią. Rearguard, Thief Cleric, czyli to jest też, mi się wydaje, na tutaj do tego, żeby być chyba z tyłu. Nekromata. Samurai Thief Wizard i Half Oni jeszcze, Warrior Monk, nie? To jest bardzo duża siła, ale za to tutaj bardzo słaba jest charyzma i inteligencja, nie? Ale siła jest bardzo dobra, ta Half Oni, tak? No to może tego Half Oni jednego weźmiemy, a resztę sobie zrobimy, tak? I mamy bonus points 10, czyli można będzie tutaj wziąć. You can allocate to the ability scores. Tak. Czyli jeżeli powyżej 5 się podniesie, to już 2 punkty, nie? Żeby
żeby to zrobić. Dobra, confirm, no to teraz tak, jaką klasę wybierzemy? Warrior Thief, o zobaczcie, plus 3 to dodaje. Albo Cleric. To jest chyba mądre, czyli damy Warrior, to nie dodaje, tak? Heavy Weapons and Armors. We need to use the physical strength. To weźmy, nie? Damage Breaking Treasure. I teraz możemy tutaj 10, tak? Możemy mu zwiększyć. Czyli miał weapon accuracy, dobra. To będzie miał. Czyli lepszy do tego. Dexterity jest, że może wydawać tutaj rozkazy. Może evasion, czyli może mu się udać uniknąć ciosu. I może też znajdować i rozbrajać pułapki. To byśmy mu też dali. Natomiast no, życie to maksimum i resistance, tak? No to też byśmy mu dali. Tu widzicie i to jest słabo on ma, nie? Bo on ma tutaj Holy Magic i Warrior Checks, tak? To jest charyzma, dobra. To nie wiem, no te trzy mam, ale chyba nie można też zrobić, żeby był takim kompletnym idiotą ten gościu w tych wszystkich. Bo inaczej to byśmy dali mu chociaż po ten, nie? I teraz tutaj byśmy mu dali oczywiście na siłę i tu już jest, widzicie, plus 2. Tu byśmy mu dali też. I tu byśmy mu dali na to jedno zostało, no to dajmy mu po prostu na charyzmę. Dobra, i confirm, jedziemy. Jest też charakter, tak? Neutralny weźmiemy, tak? Nie ma efektu. Good to... Tutaj widzicie, więcej dostaje, jeżeli chodzi o to, kiedy będzie uzdrawiany, nie? A jeżeli jest zły, to ma... tutaj dla maga jest dobry, nie? No to jakbyśmy wzięli tu, to byśmy mieli recovery from healing spells, nie? No ale jak neutralny, nie? Ja wolę być neutralny, tak? Teraz name jeszcze dla charakter. Koko można by wziąć, niech będzie. O, i możemy sobie wybrać portrecik. Za dużo to ich nie ma. To niech będzie taki, nie? Level 1 Warrior. Half on, jak widzicie, tak? Neutral kills, 15 punktów życia. Normal mamy tak. Atak 2, czyli damage ma 1 do 4 razy 1 i critical ma razy 2, 5%, tak? Szanse. Action class 14, block 0, tak? I skille ma jako Warrior 1, tak, resztę ma wszędzie 0. Ma miecz prób i zbroja skórzana. Dobra, bierzemy go. I Created Coco, to będzie pierwszy. Tego żeśmy sobie wzięli. Zapisuje się. Dobra, i weźmy tutaj. I możemy sobie jeszcze sprawdzić. Tu mamy, no widzicie, tego weźmiemy. Koko weźmiemy tutaj, tak, jako Warrior. Mamy tutaj Roku, mamy Wizard, tak. Mamy drugi Wizard, Nekomata Elf. A tu jest ten z podziemi. Tu jest Cleric, Lodzie, i tu jest Ni, Warrior, drugi Half Oni. No to weźmy tego Human, tak. Samurai, tak, Details można wziąć, nie. Też widzicie, atak 2 i tak samo, podobnie, nie. On ma dosyć podobnie. Dobra. Tu można jeszcze pozmieniać sobie. I możemy zrobić Depart. A Depart to jako pierwszy będzie tutaj. Bo to jest front. Koko na pewno, tak? Z tego co patrzyłem, to nie zawsze dobrze też jest mieć tylko maga z tyłu, bo on wtedy też nie może tutaj nic robić, nie? Jeśli magią zawsze. Dobra, ale byśmy wzięli drugiego tu Humana. I trzeciego byśmy wzięli, to on ma też 15. To byśmy wzięli tego, nie? Tu byśmy wzięli teraz do tyłu. Byśmy wzięli Wizard. Wizard i Wizard. Trzech Wizard, tak? Tak. Czyli mamy z tyłu i z przodu, jak widzicie, nie? I zobaczymy, jak to będzie. Nie wiem, czy za głośno nie jest jeszcze ta muzyka trochę. Ona jest tak bardzo przyciszona. Ja mam jeszcze tu przyciszę, zobaczę potem jak będzie w filmie, bo wy mi nic nie piszecie.
O. Trzeba eliminate ink. A ink to co to jest? Wiecie co to jest ink? Atrament. Okej. Okay. Jesteśmy oczywiście ostatnią deską ratunku, żeby tutaj się rozprawić z tą całą brygadą stworów, która nawiedziła tego zła na świat. Dobra, jedziemy z koksem, słuchajcie. Tak wygląda gra, jest tak fajnie, bo to jest biało-czarny, a postaci są kolorowe. Generalnie macie o dwa atak, on ma tylko jeden atak. Zbroja 12, to widzicie, tak? I punkty życia oraz imiona, nie? I frontline, tak. A new training order, proceed. Move, tak? I tu mamy taką mapkę w prawym rogu ekranie, na górze nam nic nie daje. Możemy sterować, o, do przodu, możemy robić lewym drążkiem, ale też możemy iść, o, i do tyłu, dłuż się obijamy. Też drążkiem, a również jest to na strzałeczkach po lewej stronie kontrolera, jak widzicie, nie? O, i tutaj widać, o, obracamy się też drążkiem lewym, lewo-prawo, albo idziemy w ten sposób, o, i ruszamy, po czasie rozglądać, czasami nic tak za bardzo nie widać, o, zobaczcie, ale jest bardzo ciekawa sytuacja, o, tutaj dochodzimy do kolejnego miejsca i spokojnie idziemy, są takie, wiadomo, pochodnie, o. Tam mgła wojny się nam po prostu też odkrywa. You hear the sound of something closing, czyli coś się zbliża. Jeszcze nie wiemy co. Jak są wrogowie, to taka mgła jest, słuchajcie. Voice ring from behind you. Take good heed of that sign in front of you. Dobrze, są takie znaki, przytrzymujemy, tak? Coś tu jest napisane, tak. I jest bardzo ważne, żeby to po prostu czytać. Jeszcze raz przeczytajmy. I... tak. Trzeba wszędzie po prostu sprawdzać, co się odbywa, nie? Tu nic, żadnych rzeczy nie ma. I dojdziemy zaraz do drzwi. Otwierają się i zobaczcie. I teraz możemy też iść, ale jeszcze mamy tutaj, nie? Warto by było jednak zrobić w ten sposób, że przeczytać, co to jest za ogłoszenie. Making camp, I'll be prepared for battle. Tak, czyli kwadratem mamy tak zwany camp. To nam pokazuje, o, jaką mamy mapkę, a w campie mamy tak, magic nam pokazuje, koko nie ma nic, nie? Ichu nie ma nic. Jest tutaj, proszę, sun. On ma, jeśli o to chodzi, tak? To ma, słuchajcie, trzeba X-em zrobić. Jest healing, tak? Single ally. To jak widzicie jest blessing, czyli mamy klasę pancerza daje 1 i divine bolt target simple enemy, tak? Teraz jest tutaj, on nie ma nic, to jest, bo to jest złodziej. Na przykład mana magic, tu ma tutaj ten cały goch. Mamy force bolt, non-elemental damage, sleep. I to jest dobre, bo to jest z Baldura, słuchajcie, to samo. Tak, i można też zrobić orientation, po prostu żeby wiedzieć dokąd się idzie, bo czasami się w tym labiryncie można zgubić, tak? To jest też bardzo dobra sytuacja. I ten ma to samo, to jest też force bolt, sleep i orientation, czyli właściwie dwóch tych magów, żeśmy to widzieli tych samych, nie? Jest holy magic i mana magic, a ten nic nie ma. Też nic nie ma, nie? On ma na magic, on ma z kolei holy magic. Ma na magic, dobra, to mi się zmienia. Ok, no i tak wygląda. Skille. Na razie nic tu innego nie mamy, słuchajcie, bo nie awansowaliśmy. Itemki tutaj można użyć albo do kosza, albo użyć. Widzicie medicine, czyli po prostu punktu życia. Tu się identyfikuje i też do tego jest ważne, żeby mieli ci z dobrymi statystykami, to ta. Tu można założyć, o widzicie, nie? Różne rzeczy. Tu można sobie reorder, czyli zmienić formację, którzy idą do przodu, którzy do tyłu. I tu mamy cały status, czyli jak nam to wszystko wygląda, nie?
czyli tutaj na przykład inteligencja i ta charyzma to jest dobra u na przykład u Ichi, tak? No to też ten tip jest do otwierania skrzyn, ale bardzo dobrze mają też czarodzieje do identyfikacji. No i tak to po prostu wygląda. Tu nic nie możemy zrobić, ale możemy zrobić w ten sposób, magic, no i spróbować na przykład rzucić to orientation, nie? Na wszystkich. Spell success. Tu nie ma jakiejś many, ani nic takiego. A, i pokazuje nam wtedy tutaj po prostu, że idziemy w dobrą stronę, nie? I tym... O, coś tutaj się zamyka. O, to jest dobre, że nam pokazuje, w którą stronę idziemy. To jest fajny ten czar. Ink, czyli to te potworki. O, i zobaczcie. Ink, czyli taki atrament. Oni są w takim czymś, nie? A small figure. Jak nam teraz nie możemy zrobić. A voice rings out. This monster. Eliminate it now. Dobrze, oni są w takiej formie tego atramentu. O, widzicie, nie? Dobra, trzeba ich po prostu eliminować, trzeba po prostu podejść. No i jest walka, słuchajcie, walczy się nie pojedynczo, tylko widzicie, to są gobliny. Walczy się jakby, jeżeli chodzi o całą drużynę, która robi tutaj do tego dobrą robotę, nie? Czyli możemy tak, możemy zaatakować, oczywiście i wybieramy, możemy powtórzyć, możemy wyekwipować, możemy reorder zrobić, czyli zmienić albo uciec. Formacji. No to zaatakujmy, tak? Mamy tak, albo możemy sparować uderzenie, tak? Czyli albo możemy zaatakować i wybieramy sobie tego po lewej stronie. Drugi spróbuje tego po prawej uderzyć. O, i ten ma tutaj w pierwszej linii atak pary, albo może zrobić magic, nie? I na przykład może wziąć w ten sposób, a może być też na 5 tur blessing. Niech on weźmie blessing, teraz on nie może tu, nie? Dlaczego on nie może użyć w drugiej linii, słuchajcie, w ogóle magii, tak? Czyli może tylko właściwie zrobić perk. O, może użyć, a nie, bo to jest złodziej. Czyli złodziej powinien iść do pierwszej linii chyba, tak? O, zobacz, bo żeby mógł być używany. Bo on ten magic może zrobić sleep, nie? I w dwóch. A ten teraz może zrobić ten magic, no to możemy zrobić ten force bolt. To na tego, tak? I teraz możemy jeszcze raz, albo możemy zrobić fighta, tak? Dobra, poszedł, za 4 dostał. Dostał za 5, slip, ale ten odżył. Miss, o, za 22, bardzo, bardzo przyjemnie, tak? Jeżeli o to chodzi. Dobra, jakbym zrobił reorder, czyli na przykład tego, a nie, cancel, to jeszcze raz trzeba, czyli raz, dwa, i żeby on był jednak z przodu, nie? Wprawdzie ma 12, ale żeby mógł atakować, dobra, w ten sposób. Dobra, teraz atak. Jedziesz. O, i on teraz może zaatakować. O, świetnie, Mark jest tutaj, nie? Dawaj, Divine Bolt. Force Bolt. I Force Bolt. I jedziemy. Nie powinien przeżyć. Już od razu, nawet nie dali rady. Dwie... I widzicie, po prawej stronie jest ile obrażeń? Tak, 51 pieniążków i doświadczenie. Pierwsza próba została zaliczona. Dobra, fajne jest to, że jest ta strzałka. Ta strzałka mi się podoba, ale teraz zobaczmy, czy tu coś jest czasami, coś jest ukryte. Słuchajcie, jak się podchodzi, musicie uważać czasami na ścianach czy coś. To jest fajna rzecz i tutaj, i ten kwadrat pokazuje bardzo fajną mapkę, nie? Nikt nawet tutaj nie doznał żadnego obrażenia. I usters, bardzo prosto, fajnie, idziemy w... jeżeli chodzi o to, tą trójkącikiem. Nie ma jakby, można tylko return to title screen, ale to trzeba po prostu zaliczyć cały tutorial, który zrobimy sobie. No, dosyć długi ten odcinek wyjdzie, ale warto, tak? Rozmawiamy ze strażnikami. What medicine to treat your wounds, tak. Jest, mam medicine drugi, 3 dostaliśmy aż. To można w trakcie walki robić, tak jak wam mówiłem. O, tu widzicie, proszę, tutaj przeczytamy. Tak, mogą być dziwne tutaj, tak?
możemy identyfikować, maybe, i wtedy mogą być do użycia. O, zobaczcie, jest do identyfikowania. I teraz, który się tutaj bardziej nadaje? Najbardziej się nadaje tutaj. Ten, tak? Bo widać, że ma cały ten żółty do identyfikowania. Success, medicine, cure wounds, bo to nie wiadomo, nie? Za to nie ma żadnego doświadczenia, nie? Ale fajne, bo tutaj nam pokazuje, który ma najlepsze umiejętności tym żółtym, nie? I w tym momencie mamy, zobaczcie, nie? No nikogo nie potrzebujemy użyć. A, o, sneaking jest na kółeczku, to też jest ważne, żeby wiedzieć, że to jest możliwe. Tak, możemy, no to wiemy o tym, że to się po prostu zbiera. Tak, nie zawsze, jeżeli jest zero, od razu nie umierają, jeżeli nie mają poważnych ran, nie? Dobra, to idziemy dalej. O, taki dźwięk dziwny, jak słyszycie, to są oczywiście jakieś gobosy. Będą za ścianą. Drugi jest, tak? Okej. Bo ktoś uciekł. I teraz zobaczymy. Dobra, tutaj mamy przede wszystkim w ten sposób, że tu nic nie mamy, natomiast mamy coś takiego. Tak, zawsze można drzwi otworzyć, tak twierdzą. Tak, bo to są drzwi, czasami ich nie widzieć, nie? W jakiś sposób po prostu trzeba znaleźć klucze gdzieś do tych drzwi. Tak. Można investigate suspicious places. O, widzisz? Widzicie tutaj, o, czyli pierwszy i ostatni ma dobry. Notice something. I search jest, robimy trójkątem i crash, tak? I udało się. Mamy nowy ten, możemy sobie zobaczyć tutaj, jak wygląda ta mapka. Teraz drzwi są tam w drugą stronę. Spokojnie tutaj idziemy. Nic więcej tu nie można zdziałać. Tutaj na przykład można znowu przeczytać. No, że niektóre po prostu potwory to swoją prawdziwą formę mają ukrytą przez to, że są tym atramentem. O! Widzicie, i teraz jest. O, i teraz nie wiadomo, co to jest, nie? Bo są czarni, tak? Czyli jakąś trzeba... Prawdopodobnie są gobliny, o, w tym atramencie, zobaczcie, w tym inku oni są. Fajne jest to w ogóle, nie? No i teraz można zrobić tak, robimy atak, czyli... Tylko atakuje tego. Ten zaatakuje tego. Ten z łuku zaatakuje tego dużego. Ten absolutnie zrobi... Słuchajcie, blessing wszystkim. Ten by im zrobił slipa. I ten by im zrobił jest volta temu. I fight, jedziemy. Raz, dostał. Raz, misnął. Jest action class, dostał za jeden. Misnął, o. Świetnie, o, ale 23, zobaczcie. Tak, 26 sensei. Tak, udało się. Find the hidden key. Dobra, to już widzicie, co tutaj się dzieje. Tak, jeżeli coś jest dziwnego przed twoim, o, to zaraz macie to po prostu. Tu jest to wejście, albo widzicie, gdzie jest coś dziwnego, bo ja widzę. W tym miejscu, nie? Pusto tu, na tym. I tu będzie klucz. Dusty box buried in the ground. Open it? Oczywiście. I jest klucz. Dobra. Skoro jest klucz, to możemy teraz... Tu już nic więcej nie ma. Ale trzeba go najpierw zidentyfikować, nie? To spróbujmy. Niech ten zidentyfikuje. Udało się. In front of trials B2. Okej. Okay. Jedziemy z koksem. Można też tym, bo to jest nawet szybciej, dobra. Tu i teraz te drzwi były gdzie? Zamknięte tu, nie? O! Jeszcze dla przypomnienia, tak, to jest łatwe, jak sobie na tym kwadracie zrobicie, żeby tak zrobić. Na razie nikt nie doznał żadnych obrażeń, słuchajcie. Czyli magowie są w drugiej linii, kij, tak jest, i drzwi się otwierają.
jedziemy dalej z koksem. Czytamy kolejną. Tom. Tak, czasami mają po prostu tak zwane treasure chest, czyli no są dzięki temu itemki, które można zrobić, tak? Także o tym trzeba też pamiętać. I tutaj są. Można się też przesnikować, słuchajcie, zobaczcie, w ten sposób, że nie trzeba walczyć zawsze, nie? Można rozbroić tutaj pułapki. Złodzieje, tu mamy naszego złodziejaszka, nie? Mogą użyć umiejętności, ale można też zniszczyć po prostu, tak? Ale no, zniszczyć można wszystko, tak? Można też Holy Magic po prostu użyć, nie? I zobaczcie, ile tutaj jest tych. Oni sobie tu łażą, te potworki. A my nie będziemy uciekać przed walką, bo jesteśmy... O, tylko jeden goblin jest, nie? Można właściwie zrobić to, co żeśmy robili, czyli można to powtórzyć. Oj, dostał tym razem. A nie, to on po prostu w tym momencie nie powtórzył, bo oni się defendowali. Dobra. Dobra. Magic, oczywiście heal. Proszę bardzo. Magic, force bolt. A on czemu nie ma? Prawdopodobnie... Jednak nie, nie może to pary. Dobra, dostał. Dostał za nic. Dobra, jest 21. A heal? Dziadek? O, jest. Teraz tak, możemy inspect, break, or leave. To oczywiście robimy inspect. I teraz zobaczmy kto. Najbardziej się by nadawał chyba ten złodziej, tak? Success, dobra. Teraz disarm trap, tylko on ma level 1, tak? Reszta nie ma. Udało się. I medicine jeszcze zdobył. Dobra. To mamy tu. Teraz trzeba iść, jak widzicie, tutaj. Tu jest następny. To byśmy mogli zrobić jeszcze. O, identity. Mamy jeszcze medicine. O, słab. To coś jest słabiej do identyfikowania. Czemu? Jest success, czyli jest to holy water. Trudniejsze. Dobra, trudniejsze. Teraz mamy itemy. Dobra. Medicine, no to niech będzie use. O, i jest. Ale to strasznie dużo żeśmy stracili. Niepotrzebnie to jest. O, inventory, weapon, armor. To wszystko, jak widzicie, mamy, nie? Kto ma? Nic nie mamy, żebyśmy nie mieli. To jest fajne, pokazuje wszystko, kto ma. Tory over, inventory all, usable. Dobra, co daje to holy water? Impure beings, czyli deadly. No to będzie można też spróbować sobie. Po prostu, dobra. I statusiki, jest, widzicie, levelek idzie, 82 punkty. To mają wszyscy i ile lew do następnego. Dobra, jedziemy. Sneaking, tak? To ma, skoro nam mówią sneaking, no to nie będziemy tu walczyć. To znaczy, że mamy to zrobić. I zróbmy to. Zobaczcie tutaj, jak jest dużo absolutnie... żeby się dowiedzieć, to czytamy, co będzie dalej. Tak, że no ukryte, czyli jeżeli są undead, holy power, tak? Czyli oni, wiadomo, że ta woda święcona będzie na undead, nie? To absolutnie. Będziemy mogli też zdobyć nowe umiejętności w bitwie. Search it's empty, no to też można sobie robić. A zobaczcie, bo teraz tak, tutaj jest i tu będzie jakieś ukryte pomieszczenie, a tam jest dalej, ale ten jest zamknięty. I trzeba znaleźć keyhole, nie? Dobra, ten jest otwarty. Idziemy. To co, podejmujemy walkę, nie? Co to jest w ogóle tutaj, takie małe? Skeleton 3, to rozumiem, to w tym momencie można użyć tej wody święconej na nich, nie? Dobra.
To byśmy zrobili pary, to byśmy zrobili pary, to byśmy zrobili pary. Tu byśmy zrobili sobie jeszcze blessing. I tu byśmy sobie zrobili holy water. No to użyjmy na nim i pary, czyli jednak tutaj jakiś chyba te umiejętności, w sensie tej many gdzieś tutaj coś jest, nie? Dobra, zobaczymy co teraz. Defend jest tu misnął sobie. O, zobaczcie, 34 dostał, nie? Absolutna petarda w tym momencie, nie? Dobra, oni się tutaj zeszli. No teraz już nie mam wyjścia, teraz z nim jedziemy. Atak. Ten drugi atak. I też atak. Patrzcie, on tu już nic nie może robić. Tak jakby byli poza, nie? No co on tu może tu? A czemu nie może? Dobra. To trzeba wtedy robić pary. Oni są chyba za daleko po prostu. Są jakby w drugiej linii, mi się wydaje. I dlatego, no. Nice. Ciężko. Kurczę, łatwo to nie będzie. Dostajemy strasznie w ciry. Od tych, nie? Może jednego spróbujmy. Tu nic więcej nie zrobimy. Kurczę. Jest, wreszcie 3 damage dostał, ale to mało. Właściwie to repeat trzeba zrobić, nie? No nie ma wyjścia. Tu nic więcej nie wymyślimy. Kurczę, ale dostałem za 4. Zginął, ale ja mam tylko 4 punkty, ten mógłże zginąć. Ten robi atak, ten robi atak, ten musi zrobić parę, albo nie, ten musi zrobić items, żeby się uleczyć. Ten może zrobić tylko pary i pary. Pary mi, pary you. Jest, dostał za 5. Dobra. Lock inspect, co to jest? O, na przykład chyba najlepiej wygląda. Można też zrobić break, nie? Na przykład on może rozwalić. Jest? Nie udało się. No. Kurczę, failure. Jeszcze raz? Nie da rady. No to on? Jest, udało się. Ki i 108 sensei. Okej. Okay. Identity. Key. Proszę bardzo. Dobra, open door, to wiadomo. Dobra, single ali, no ale tak jak będzie to... No nie wiem, bo ten na razie to słabo wygląda to. Jak to wygląda? Gdzie to on ma iść? Tu są te drzwi? Nie, to ja tutaj byłem już. Drzwi są tutaj, o. O, klik. To będzie pewnie na dół pójście. Tak. Drugi się udało. Teraz trzeba zejść niżej. Wchodzimy. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Komiczyła, na razie tu nic więcej nie ma. Szkoda, że można się przygotować, a nie można spać też, nie? Też mnie dziwi trochę status, że tutaj nie mam przecież czegoś takiego jak... A może jeżeli byli za daleko w drugim tym, to on nie może atakować, nie? W drugim szeregu muszą być, w tym pierwszym szeregu oni stali w drugim ci. Te szkieletory, nie? Tak mi się wydaje. Dobra, ostatnie. Ostatnie jest, słuchajcie, do tego będzie trial tutaj. Na pewno ostatni. Tu z nim trzeba porozmawiać. Use this torch to light away. Aha!
Czyli niektóre labirynty po prostu są ciemne, tak? I można cały czas widzieć, tak? Jeszcze kleryk może po prostu zobaczyć, kiedy jest. Na razie tutaj to jest... Aha! Tu się robi, zaczyna się robić ciemno, czyli trzeba zrobić w ten sposób, że trzeba zrobić identity. Dobra, on tu najlepiej. Mamy torch. Dobra, i w tym momencie trzeba zrobić itemy. Proszę, use na wszystkich. Dobra. Jest torch in the darkness. O, i zobaczcie, zdecydowanie się nam tutaj sytuacja poprawiła. Tutaj na przykład mamy coś. Epit. O, nie! Ale dostaliśmy. Ty, no ale co jest, no? W tym momencie... Nie mogę na to najść? Nie, ja się w tym nie zgadzam. I co, i tylko straciłem? Nie można go po prostu uzdrowić w żaden sposób? Resurrection zrobić? Co za gościu, ale zrobiłem błąd w tym momencie, nie? Tutaj jest ten lock. O, zginął nam koleś, nie wiem czy on będzie w ogóle do... Czyli tu trzeba uważać, tu się podchodzi. It's empty. To jest taka dziura, nie? Sami widzicie, nie? Tak, no to nie ma co, ja na to nie chcę, bo to będzie pit. Mówię, nie? No i dostaniemy jeszcze wciry od tego, dobra. Tutaj z kolei jest co? Pull the cord, jest, ok. Coś się otworzyło, wiecie co się otworzyło najprawdopodobniej, nie? Się otworzyło to, co było zamknięte tutaj, ta brama, to przejście. O, tutaj. O, widzicie, nie? A tu co? Tu jeszcze można było iść dalej? Aha, już mi się pochodnia wykończyła. Dobra. To przynajmniej jest jakieś takie... Czyli za dużo nie ma co chodzić w tym momencie. Dobra, to są jakieś w celach, jakieś głosy są. Do nas dochodzą. Teraz pytanie... Czy to już tu? O, tam coś jest. Czy jeszcze nie tu? Dobra. Rare Guard są chronieni. Aha, czyli że można też wtedy te w drugiej linii jak się jest, to trzeba strzelać łukiem albo trzeba po prostu strzelać. Czarów, an ambush, a świetnie. A jeszcze za dwa, no brawa. Jak ja mam go teraz? Jedziesz? I on teraz nie może magic tu używać, nie? Jedziemy, o świetnie. Za 5 dostał, zginął, ale ja też dostałem. Mam tylko 9 punktów. Rock inspect. No świetnie, nie mam tego kolesia. Chyba break. Kto może zrobić breaka? Dawaj. Jest, udało się. Stick. Jakiś żeśmy znaleźli. Dobra. Pull the rope. Coś się otworzyło. Znaleźliśmy sticka. W tym momencie jeszcze sobie to zidentyfikujemy. O, klap! Proszę, the most basic of weapon. Blunt wrench jest pierwszy, tylko critical 0, 1-6. Dobra, i tu wszyscy chyba mogą tego używać w tym momencie, tak? Dobra, można jakiś zrobić equip, tak? Ball of Trials mają za 1-2 damage. On ma klub 1-6. Tak, Atada. Jeden, to jest to samo.
Dobra, ten ma Sword of Trials 1 do 4. I ten ma też, czyli tutaj może użyć, tak? Critical. Ale to jest razy 2 w razie czego, nie? On by miał tak, 1 do 6, ale Critical 0. A też ma 0, to czemu Critical razy 2 ma 5%? A jak to zrobi? No ma to samo, 1,6, to jest lepiej, bo w tym momencie tutaj ma tylko... Dobra. Sword of Trials, Club, Pool of Trials, Pool of Trials. No jak temu byśmy dali teraz? A on nie może. Sword of Trials, dobra. Dagger of Trials też nie może, dobra. To mamy tylko tyle. W porządku. Jak to wygląda? Tutaj idziemy. Tutaj jest jeszcze wejście. Tam jeszcze można przejść. To czytamy. To żeśmy czytali. Dobra. To żeśmy to czytali. Zobaczmy co to będzie tu. Można też tego unieść. A jest tylko goblin. Dobra. Jedziesz atak. Jedziesz atak, jedziesz atak, pary, depend, dobra, jedzie miss. O, ale jak mu przyłoił? Za 3 i miss, ty, to nie jest za dobrze, w tym momencie za 7 ma tylko. Dobra, repeat w tym momencie, dawaj no. Dobra, zginął, ale ma tylko 7 ten punktów. Spróbuj. No break, to może... O, ale słabi są, to czyli to coraz gorzej jest, generalnie widzę. O, udało się. Long stick. No, spróbuj. Bamboo spear. Ale ma range, zobaczcie, pierwszych i w drugiej linii może i damage 1-4, tak? To jest dobra sprawa, czyli w tym momencie mógłby wziąć z pierwszej i z drugiej linii kolesia, nie? Jeśli chodzi o tą sperkę, kto może tutaj dostać? Czy on na przykład może dostać? Nie, nie może dostać. On też nie może dostać. On może dostać. On ma tylko 1-4. A to jest, ale to ma lepszy range, nie? Dobra, to tutaj zrobimy mu unequip i weźmie, niech on ma tą, dobra, o, tutaj, fajnie. Bamboo spear teraz. Ten medycyn, a ja bym jednak w tym momencie temu to użył, nie? Bo mimo, że źle to wygląda, to źle to wygląda. Dobra. Teraz musimy iść tam. Słuchajcie, czeka nas ostateczna walka. Tu żeśmy byli. Oj, widzicie czerwone tutaj, to są te niebezpieczne. Ale jeszcze tam byśmy nie poszli, bo może nam się uda tutaj cokolwiek znaleźć. Na przykład tutaj zobaczymy, nie? Też goblinek tylko jest. Jedziemy. Może nikt ten nie atakuje, bo nie właśnie jest... O, ale dostał za 5, pięknie! Z Bamboo Spur. Świetnie. Dobra, inspect, a czyli jest success. Level 1, break, a czyli to jak nie mają odpoczynku, to w tym momencie się robi. Found medicine, super. A co to jest to? Water bubbles, water bubbles nas po prostu uzdrawia, nie? Oprócz tego ten cały czas ten jeszcze żyje, ale ma 0, świetnie. Niepotrzebnie użyłem, ale to wiemy, że to jest teraz to Water Bubbles. No zobaczmy tu. Tam jest zakończenie, słuchajcie, naszej przygody. To jest Read. Monsters consumed as they are by inhabo and intense hatred toward the living. Czyli trzeba szybciej te po prostu bitwy rozgrywać, ponieważ w przeciwnym wypadku monstery są coraz szybsze. Znaczy lepsze są, słuchajcie, znowu, dobra. Jedziemy, atak, atak, pary, pary, fight.
Kurczę, misnął sobie. Teraz ze 3. Na szczęście misnął sobie. Dobra, repeat go. Ała! Do 3. Misnął sobie. Repeat. Za 6 zginął, dobra. 20 punktów doświadczenia i znowu, nie? Inspect, spróbuj. Success. Jest, udało się. 7 sensei. To za dużo nie było, nie? Dobra, i tutaj ostatnie. Run. Aha, nie ma... Czyli jeżeli będziemy mieli kogoś, kto jest od nas mocniejszy, to po prostu należy spitalać. Prosta, prosta taktyka, słuchajcie. Nie ma się co bać. Dobra, tu są te potwory. W tym momencie by trzeba zrobić tutaj camp. Jakaś medycyna, dobra, no spróbuj. Cure wounds, ok. To tu można zrobić jakieś dobre, no ma tylko to Pool of Trials. No dead, i co ja mam z nim zrobić teraz, nie? No, mam nadzieję, że będę mógł. Bumble Spear. Tak, to pokazuje, nie? Kto ma po prostu co założone. To jest fajna sprawa, nie? I też nie można, bo to jest tylko 5 na 36, widzicie? Nie można tyle po prostu nosić. Dobra, idziemy. Teraz powerful enemy. To już wyjścia nie ma. Jedziemy z koksem. Jaki długi odcinek, sorry, 47 i... Co to za gość jest w ogóle? Oni sergeant. No możemy dostać ładne wciry teraz, nie? Dobra, atak. 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 Co mogą zrobić? Tu nic, to możemy zrobić tylko parry, parry i fight. Dostał za 6, dostał za 3. Wolę mnie lutnął po prostu. Dobra, regenerate health, udaje się, za 8. Jedziemy, repeat, no. On trzech aż atakuje, nie? Już jesteśmy pozamiatani za chwilę, nie? Dobra, 21, 3. 3. O Jezu, ale mu lutnął, jednemu lutnął za 11. Atak. 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 Parry. Parry. Fight. Jezu, jaki krytyk za 33. Ludzie, co to ma być w ogóle? Świetnie. Dawaj atak. Dawaj atak. Jakaś nadzieja? Żadna. Strike. Zero mu zadaje w ogóle. Co to ma być? Takiego wtedy nie miałem mocnego, nie? Świetnie. Następny jest załatwiony. Ten się regeneruje, to tylko dobre. Ile on ma punktów życia, żebym ja to wiedział? Nie, no a tego nie wiem, nie? Bo wszyscy zostali zmasakrowani. Tak, miss. Albo cię uda i zginie. Ja zginąłem, wszyscy zginęli. Nie, ma jeszcze jeden punkt życia. Udało się. A nie mogę itema zrobić? Nie mogę.
Mogę zrobić itema. Dobra. Świetnie. Teraz to już nic nie mogę zrobić. Jedź. Ile masz punktów życia, przepraszam? 1000? 1000 chyba. Jest! Ostatni! Koko zwyciężył! 2000 punktów doświadczenia zdobyte. I wszyscy umarli. Well done for our trials. Idziemy do City. Ja pierniczę saving. Ale mega. Słuchajcie, mega. 50 minut ten odcinek już ma jeszcze, to nie wszystko. To jest historia cała, tak? Nie wiadomo skąd się wziął ten czarny atrament. Po prostu mrok nadszedł, cień. Ink of Ruin, atrament z ruin. Opanował po prostu ludzi i zmienił ich w potwory, nie? Tak, powstały oczywiście z grobów wszyscy powstali. Tak, ludzie pouciekali, ci co zostali, nazwali to labiryntem. I wszyscy się tego obawiają. Tak, został tam tylko jedno miasto, tak? Ido. Ido walczy. Jest zabezpieczona magicznymi barierami. I rada tego miasta szukała drogi, żeby zatrzymać postęp tego atramentu. Czyli trzeba po prostu wyeliminować źródło tego zepsucia. Dobra. I tu przybyli do labiryntu różni inni bohaterowie, żeby walczyć z korupcją. Blightbane, taki się im dał tytuł po prostu. Czy będzie można ustalić skąd pochodzi ten atramentowy cień? I teraz los świata oczywiście leży w rękach ekipy zwanej Bloodbane. Labyrinth of Zangetsu! Witam serdecznie, Great Coyote z tej strony. Udało się przejść Fort Prób, tak? I teraz jesteśmy zakwalifikowani jako Blightbane Chapter and możemy ruszyć na misję. Tak, można używać sklepu i świątyni. Można po prostu rekrutować nowe osoby. Można zmieniać klasy. W sklepie oczywiście można sprzedawać, kupować. I o, jeszcze jest Corrupted by the Ink, tak? Czyli to będzie w świątyni. Czyli będzie można ich leczyć i będzie można ich również przywracać z martwych. I twoja misja czeka. I wszystko trzeba tutaj jeszcze reportować, tak? Tak, i trzeba znaleźć źródło. Trzeba uważać na ten po prostu cały niebezpieczny ink. Tak, i twoja misja czeka. Tak, wszystko można rzeczywiście zatrzymać, chyba że coś jest bardzo, bardzo cennego, to będzie w magazynie trzymane. Ruszaj, select the save mode. You cannot change the from normal.
Normal, saves in the labyrinth, you can choose to recover and wipe out. Teraz Blight Stained, tak. A to w ogóle trzeba, nie, nie, no to normal, no my nie jesteśmy tacy dobrze, czyli normal, słuchajcie. Send to temple, wszyscy są, bo dead są po prostu. Level up jest warrior i teraz zobaczcie, max plus 3 punkty życia dostał. Siła mu się zwiększyła, koko, to zwiększyło mu się oczywiście inteligencja, zręczność i charyzma, melee master i strong hit jeszcze. Czyli też będzie mógł używać. Next, dobra, level up. To on w ogóle maksymalnie, bo jako jedyny awansował, 650 CC i dostał, jedyna. Dobra, i teraz party i storage, Sword of Trials i Sword of Trials. Finish, można było też sprzedać, nie? Chapter Trading Post. Temple Labyrinth. Make preparations, tak? A jak ja mam w ogóle jeszcze zrobić? Słuchajcie, prawie to chapter, tak? Party setup i manage construct. To nie, trading post, mogę sprzedać. Bo właściwie to zdjąłem, nie? To byśmy sprzedali, ten jeden. I ten byśmy też sprzedali, nie? Sword of Trials. Można dużo pokupować tutaj różnych rzeczy, jak widzicie. Ło! Całkiem. Na przykład katana, oklep, ale katana ma na przykład jeden, czy jaki krytyk w katanie wchodzi. Świetny, ale to tylko na jeden może atakować. O, Sperys, dobra, bo może atakować. No Dachi Naginata, o, też jest niezła, 1.10, ale 300 aż sensei kosztuje. Może na razie nie, może jeżeli chodzi o to, tak? Temple, to można purify, to już nie ma, ale teraz resurrect, ile? Oszaliliście 500? To przecież ja mam wszystkich ten. Kogo? No to tego sobie chociaż zrobię. To przecież we dwóch ta. Jest, dobra. Mamy w takim razie go, został resurrected, a tu ile punktów życia ma, nie? Labirynt? Co to wtedy w tym labiryncie? Aha, pod tu Yukai, to możemy sobie iść, nie? Difficulty 1. Dobra. A chapter to jest party setup, tak? No i mam tylko Ni jeszcze i Warrior i Ni i Koko, tak? Nie, odwrotnie. Ja chcę najpierw Koko, potem idzie Ni, tak? Manage conscripts jeszcze. Widzicie, teraz to trzeba zrobić. Czy kogoś jeszcze możemy wziąć? Co to jest? Aż w popiołach? Czyli się nie udało, tak? 500 straciłem. To jest jakieś jaja, to co? Ale to jest po prostu... Nie, wiecie co? Nie, nie. To są jazdy, te strzymanki. To dostaliśmy ładne wciry na dzień dobry. Nie wiem, jak to dalej ma to być. Postaram się, muszę po prostu nowych potworzyć. No to gra, widzę, będzie dosyć trudna. Albo przynajmniej mi tak trudno na początku poszło. Dobra, dziękuję wam, bo godzinka prawie jest, bo przygotuję sobie nową ekipę i to będzie drugi odcinek wtedy, także dajcie znać, co myślicie. Mówił dla was GreatCoyote, wszystkiego dobrego.